Cześć, witajcie wszyscy. Spieszę do Was z dobrą wiadomością. Dotarł do mnie dzisiaj Gold Finder 2000, najnowszy wykrywacz metali firmy Nocta Macro. Wykrywacz metali Gold Finder 2000 został stworzony z myślą o osobach, które zajmują się szukaniem złota, złotej biżuterii, jak i drobnych monet ekstremalnie zaśmieconych w terenach. Pokażę Wam, co znajduje się w zestawie, opiszę menu i zrobimy testy powietrzne. Oto zawartość pudełka, już sobie to pomału zacznę tutaj wyciągać. Zobaczymy, co producent przygotował. Słuchawki firmy Nocta Macro COS. Firma COS słynie z bardzo dobrych słuchawek. Wykrywacz metali Gold Finder 2000 wyposażony jest w bezprzewodowy nadajnik. Słuchawki, które są na kablu, można połączyć bezprzewodowo z panelem sterowania Goldfindera. Wystarczy tylko sparować urządzonko, no i oczywiście podłączyć wtyk słuchawek do tego transmitera i uzyskujemy wtedy już połączenie bezprzewodowe. Możemy sobie w dowolnym miejscu zawiesić na pasku, na torbie. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Torba na elektronikę. Możemy odpiąć sobie panel sterowania Goldfindera 2000, włożyć go tutaj do środka, nosić go na ramieniu lub gdzieś na pasku bocznym. Po co to jest zrobione? Po to, żeby można było troszkę odchudzić detektor, czyli w momencie, kiedy panel sterowania zdemontujemy, wsadzimy w te etui, a etui będziemy nosić przy pasku, sam wykrywacz będzie ważył dużo mniej. Jest grupa osób, która szuka takich rozwiązań, no po prostu chce mieć lżejszy wykrywacz z racji różnych schorzeń, czy też jakby komfortu chodzenia. Bardzo dobre rozwiązanie. Są w zestawie dwie cewki. Pierwsza z nich to jest cewka koncentryczna 10 na 5,5 cala, bardzo skuteczna na złoto, na drobne monety, mega czuła. No i kolejna, druga mała snajperka jest typu DD o rozmiarach 5 cali. Kabelek do ładowania transmitera, kabel do ładowania wykrywacza, no i też kabel przejściówka, bo możemy stosować słuchawki na transmitterze, ewentualnie też można je bezpośrednio podłączyć do panelu, także potrzebna jest ta przejściówka, która no jest stosowana we wszystkich modelach wykrywaczy Nocta Macro. Bardzo uniwersalne rozwiązanie. Czyli jeżeli chodzi o słuchawki, można mieć je jako bezprzewodowe z transmitterem, albo zwykłą przejściówkę montujemy słuchaweczki wtyk i wtedy mamy takie rozwiązanie. Po co to też jest zrobione? W momencie, kiedy wyjdziemy w teren, transmitter nam z jakichś powodów się rozładuje,
nie mamy tej bezprzewodowości na słuchawkach, wtedy stosujemy rozwiązanie analogowe, tak to określę, podłączamy gniazdo, wkładamy słuchaweczki i możemy sobie spokojnie chodzić dalej. Mega rozwiązanie, bardzo uniwersalne. Sztyca wykrywacza metali Goldfinger 2000 składa się z trzech elementów i rękojeści, gdzie osadzony jest bardzo duży, czytelny monitor. Część, która znajduje się pod łokciem, jest ruchoma i można dopasować ją do potrzeb użytkownika, czyli w zależności od tego, jak Wam pasuje, tak można przesuwać sobie oto ten podłokietnik, który jest zamontowany na bardzo prostym systemie. Wystarczy tylko kliknąć, przesunąć, zablokować i już jest nieruchomo. I to samo z powrotem, jeżeli chcemy zmienić pozycję, przesuwamy na systemie, który jest specjalnie stworzony, blokujemy i wszystko jest jakby poprawnie i stabilnie zamontowane. Cewka zamontowana jest na dwóch rurkach, środkowej i dolnej, która jest wykonana z tworzywa plastikowego. Montaż sztycy odbywa się w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że tylko zabezpieczenie odciągniemy, włożymy pierwszą rurkę, klips zamykamy i to samo robimy z dolną częścią. Klips odciągamy, wkładamy dolny element i zabezpieczamy. Zakładamy cewkę i wykrywacz jest gotowy już do pracy. Panel wykrywacza Goldfinger 2000 jest duży i bardzo czytelny. Goldfinger nie posiada obudowy wodoodpornej, natomiast możemy ściągnąć, odkręcić ten panel i włożyć do torebki, która jest w kartonie w zestawie. Wieszamy ją wtedy na ramieniu i możemy zanurzać wykrywacz do poziomu miejsca montowania elektroniki lub nawet głębiej. Włączymy sobie detektor. Aktualizuje się. Sygnał kliknięcia oznacza gotowość wykrywacza do pracy. Jego menu jest tak proste, że poradzi sobie każdy. Klawisze pod ikonkami odpowiadają odpowiednio funkcjom, które ten wykrywacz ma. Opcja cewki to jest czułość. Klikając minusem zmniejszamy czułość. Zwiększając czułość dajemy przycisk plus. Funkcje all metalu i funkcje dyskryminacji pokazują nam te dwie ikonki. Ikonka z kilofem i skrzyżowanymi gwoździami jest funkcją all metalu. Klikamy to w taki sposób, że kwadracik, prostokącik, który tutaj jest, jakby pokazuje nam, która funkcja jest aktywna. Klikając niżej zmienia się ikonka na funkcję kilofa. Oznacza to, że wykrywacz jest w funkcji z dyskryminacją. Głośność, przycisk plus, minus. Maksymalna głośność. Ikonka baterii po prawej stronie. Natomiast poprzez naciśnięcie jednorazowo tych dwóch przycisków, przez kombinację tych klawiszy, włączy nam się latarka LED, która znajduje się z tyłu panelu. Niesamowicie prosty w użytkowaniu i skuteczny wykrywacz na złoto i monety. Wykrywacz ten pracuje na częstotliwości roboczej 61 kHz. Oznacza to, że
Wykrywacz jest bardzo czuły na drobne przedmioty, złote, biżuterię, naszyjniki, jak i monety, które znajdują się w bardzo zaśmieconym terenie. W funkcji dyskryminacji wykrywacz wycina całkowicie żelazo i pokazuje dźwiękiem tylko przedmioty wykonane ze stali szlachetnej. Wykrywacz obecnie znajduje się w funkcji dyskryminacji. Zwróćcie uwagę, jak się zachowuje. Ten gwóźdź zostanie całkowicie wycięty, nie będzie słychać go dźwiękiem, natomiast pokażę go na wykresie, że jest pod cewką. Także w ładny sposób wycina żelazo, a zarazem pokazuje na monitorze. Teraz dla przykładu pod cewkę podłożę monetę. Oczywiście wykrywacz nadal jest w funkcji dyskryminacji. Zobaczycie, jak sygnalizuje go dźwiękiem i pokazuje na wyświetlaczu. Teraz ta sama sytuacja, ale przełączymy wykrywacz w tryb all metalu. Wykrywacz znajduje się w trybie all metalu, pokazuje się nam ta ikonka. Żelazo głośne, tu sobie możemy ściszyć. I ten sam test z monetą. W taki oto sposób sygnalizuje nam wykrywacz metal i monetę wykonanej ze stali szlachetnej. Przeprowadzimy teraz testy powietrzne. Do tych testów przygotowałem 3 monety i 2 pierścionki. Jeden mały pierścionek złoty i drugi srebrny. Czułość wykrywaczu ustawiłem na maksa. No i zaczynamy. Moneta, mała moneta miedziana typu Solid Regni Plus. No i robimy test. 20 cm pewne. 25 jest przesłyszalne. Gdzieś 26 cm. Drugą monetą będzie przeląg krzyżacki w bardzo złym stanie. 20 cm pewne. 25. 26,7 też go tutaj zostawiam. Mniej więcej ta sama odległość co poprzednia moneta. Moneta z głową kobiety 5 zł. 20 cm pewne, 25 pewne, 30 słyszalne, 32 słyszalne, 35 cm, na pograniczu około 35 cm. Teraz pierścionek srebrny. 20 cm pewne, 25 też, 26,7 słyszalne, 30 słyszalny sygnał, no 31 już zanika, czyli tu go zostawimy na tej. No i kolejny do, no i moneta, no i biżuteria. Złota, pierścionek malutki. Zobaczymy, jak on wyjdzie w testach. 20 cm pewne, 27 pewne, słyszalne, 30 słyszalne, 32, 3, 33 cm gdzieś. To jest test powietrzny, orientacyjny, ale pokazuje nam, na jakich głębokościach może znajdować przedmioty. I tutaj należy też zaznaczyć, że ten wykrywacz stworzony jest z myślą do poszukiwania złota i pracuje na 61 kHz. Niesamowicie wysoka częstotliwość, wysoka czułość i duże osiągi.
zrobię jeszcze jeden test. Test maskowania. Mam gwóźdź. Położę go i pokażę Wam, jak zachowują się monety i biżuteria przy tym oto gwoździu. Zobaczcie, żelazo jest maskowane. Funkcji dyskryminacji nie słychać, monitor pokazuje. Natomiast w momencie, kiedy podłożę srebrny pierścionek, położę na gwoździa, jest to słyszalne. Ładnie. Zmienimy teraz na złotą biżuterię. Też ładnie widzi, czytelne, czytelny sygnał. Także robi ten wykrywacz niesamowitą robotę, no i duże wrażenie na mojej osobie. Jeszcze podłożymy monetę srebrną. Też wszystko widzi. Jak działa, ocencie sami.